Zaistnieliśmy w tej pracowni 50 lat temu, może nawet trochę więcej. Naturalnie to było budowane jako pracownia rzeźbiarska ze wszystkimi udogodnieniami, tak jak jest ten brodzik tam właśnie w tym mniejszym pomieszczeniu. No i były te schodki prowadzące donikąd, ale jak zaczęliśmy wspólnie pracować, Andrzej rzeźbił, ja malowałam, okazało się, że trochę za mało miejsca, pomimo tego, że to jest jak gdyby duża przestrzeń. No i Andrzej z kolegą zbudowali mi antresolę. Więc Andrzej jeździł przeważnie do Suchedniowa, bo tam są te fabryki i tam odlewał. Często nawet robił podwójne egzemplarze, bo z pieca nie zawsze wszystko idealnie wychodziło. Często te formy pękały, więc dla bezpieczeństwa robił podwójne egzemplarze. No i czasami się tutaj zdarza, że są podwójne egzemplarze pracowni. I ten, bardzo lubię ten. Czy to pani jest wszystko moderką? Nie, to były koleżanki. Koleżanki, ale... Mnie rzeźbił z pamięci. Ta koleżanka. A ta biała to pani? No, być może. Czyli tak naprawdę pracował też jako projektant. Tak, i bardzo szkoda, że Andrzej nie został właśnie w tym Instytucie Wzornictwa, bo Andrzej był świetnym projektantem i był bardzo ceniony. Po 7 latach, wtedy kiedy już mieliśmy pracownię, stwierdził, że on tam za dużo czasu traci w Instytucie Wzornictwa i zaproponował dyrektorowi, że będzie przychodził na pół etatu, bo uważał, że i tak ten efektywny czas pracy to jest około 4 godzin. A reszta to tak się rozchodzi po kościach. No ale wtedy nie zgodzili się na pół etatu, więc Andrzej zrezygnował, bo żal mu było po prostu tutaj pracowni. Projektował maszynę do pisania, lodówkę, jak projektowali Stara, ze Starachowi, to jest słynna ciężarówka Star, to Andrzej robił prawo jazdy dla zawodowe prawo jazdy. 6 miesięcy czy 9 chodził, no, żeby poznać właśnie mechanizm tego wszystkiego. Jeszcze później pracował w Ormedzie, tam projektowali sprzęt medyczny. Ale to krótki okres, nie wiem, 3 czy 4 lata tam był w Ormedzie. Andrzej ma swój styl, czy charakter, czy jego osobowość w rzeźbie. Cechuje się tym, że on bardzo szanował materię, bardzo dbał o formę rzeźbiarską. Prawda, że te formy to są ogólne, są takie mocne i zamknięte, ale bardzo dużo dynamiki w tej formie, bardzo dużo tych kontrastów, tych momentów, tak jak mówisz, rzeźbiarskich. Wypukły, głębokie, geometryczne, takie biologiczne momenty, płaszczyzna, inne. To znaczy, te bardzo dobrze, ładnie komponował swoje te prace z dużym szacunkiem dla formy rzeźbiarskiej. Dużo monumentalizmu w tych jego pracach. Po prostu wszystkie te prace, nawet te portrety, to czuć, że ten portret to mógł być wielką, dużą formą i bardzo ciekawą. Mieliśmy organizować pierwszą wystawę, więc skontaktowałem się bezpośrednio i zaprosiłem do udziału w wystawie. Wtedy Andrzej tak bardzo skromnie powiedział, chyba wtedy jeszcze byliśmy, no nie mam co pokazać, a już mało robię i tak dalej. No, a ja mówię, no chociażby na pewno jakaś praca. Jak przyszedłem tutaj, patrzę, byłem zaskoczony. Po prostu wiedziałem, że to są rzeźby mocne, w sensie rzeźbiarskim, tak bardzo oszczędne,
budowane, ale w tym bardzo dużo jest pozytywnej energii, bardzo dużo jest tych elementów rzeźbiarskich, te relacje, więc zdziwiłem się. Mówię tak, to tak. I wzięliśmy go pierwszy raz do pierwszej wystawy, brał udział i bardzo fajnie. I później przy drugich wystawach to już zawsze zresztą jak on tak wahał, a marzy, to Warszawa zachęcała. I on szanował opinię żony i brał udział w tych naszych wystawach. Wszystko przeżywał głęboko i wyraził przez swoją twórczość, a z kolegami bardzo ładnie, bardzo z szacunkiem się wyrażał o wszystkich i zawsze podkreślał, jeśli mówi się o jakimś rzeźbiarz, że to jest utalentowany, że to jest dobry rzeźbiarz. Nigdy nie słyszałem od niego negatywnego słowa o kimkolwiek. Album powstawał prawie półtora roku i zalążkiem, iskrą był materiał przygotowany przez Basię Pszczółkowską-Kasten dla Orońska, które poprosiło o dokumentację pracy Andrzeja i jego twórczości. I Basia przygotowała to świetnie i to był zrąb tak naprawdę albumu, a kiedy zobaczył ten materiał brat cioteczny Basi Pszczółkowskiej-Kasten, pan Andrzej Spoczyński, zaiskrzyło, powstała taka iskra konieczności wydania tego. Materiał był zbyt dobry, żeby mógł spocząć w archiwum. I po rozmowie z kilkoma bliskimi osobami, również ze mną, doszliśmy do wniosku, że stworzymy taki zespół redakcyjny. Pan Andrzej Spoczyński się zdecydował być wydawcą tej monografii. No i wielokrotne nasze spotkania, dyskusje, co ma być częścią tego albumu poza reprodukcjami, doprowadziło nas do finału, do tak naprawdę prezentacji tego albumu i jego premiery na otwarciu wystawy Andrzeja Kastena i jego twórczości w Galerii Test w Warszawie. Udało nam się skompletować bardzo fajny zespół redakcyjny do stworzenia tego albumu. Myślę, zaangażowanie, kompetencje redaktorów, no i oczywiście osób, które zechciały, recenzentów w tym uczestniczyć, no, okazały się nieocenione. No właśnie, o dziwo, ja się zorientowałam dopiero przy tej wystawie. Przeglądałam wszystkie szuflady, żeby znaleźć jakieś rysunki Andrzeja, szkice do rzeźb. On nie szkicował. Po prostu nawet do tych rzeźb w materiale, w marmurę, nie szkicował. Po prostu inspirował go materiał czy forma kamienia i dostosowywał się do tego. No a praca właśnie tych małych form, to odbywało się w naszej pracowni wspólnej. No i troszeczkę mi to przeszkadzało, bo pył się unosił kamienny na moje obrazy. Ale jakoś daliśmy radę. Akurat ja wtedy malowałam jeszcze olejami, nie na piasku. Gdybym malowała wtedy na piasku, to byłoby wszystko w porządku. Byłby nawet, powiedziałabym, że pan dał do obrazów. Ale malowałam wtedy olej. No i rzeczywiście było ciężko. No więc jak Andrzej kuł w kamieniu, to ja zwijałam swój warsztat i robiłam przerwy. Andrzej Kasten był dla mnie i nadal jest fascynującym człowiekiem. Tak niezwykle honorowym, rycerskim, mówiącym tyle, ile trzeba, wyważonym, ale też szalenie pogodnym. To był człowiek o wielkiej radości serca. Tam była cały czas radość pomimo różnych doświadczeń, które nie były łatwe w życiu Andrzeja Kastena. Kiedy pracowaliśmy nad albumem, a szczególnie teraz, po chwili przerwy, kiedy wreszcie po tylu miesiącach oczekiwań i pracy mogliśmy wziąć go do ręki, ale też kiedy jesteśmy na wystawie pracy Andrzeja Kastena w Galerii Test, cały czas coś odkrywam.
jest dla mnie niezwykle twórczy. Zarówno jeśli chodzi o materiał, po który sięgał, jak i skalę czy formę, bo musimy pamiętać, że tutaj w galerii oglądamy pracę w skali mniejszej, prawda? To są jego mniejsze formy. Ale Andrzej był też twórcą pomników ogromnej skali. Żeby wymienić jeden z najbardziej znanych pomników warszawskich, pomnik Kościuszkowców na praskim brzegu Wisły, ale też jest pomnik świętego Franciszka czy Łukasińskiego, którymi Andrzej był zafascynowany, bo Andrzej wykonywał pracę i czerpał inspiracje z postaci czy sztuki, która go fascynowała. Więc mam świadomość, że jeżeli Andrzej był kimś lub czymś, jakąś formą sztuki zafascynowany, to w środku ta myśl pracowała i potem już kiedy artysta dobierał materiał do tej idei, to praca finalna była taka, no właściwie taka właśnie, jaka miała być, jest skończona, przemyślana niezwykle. Tam nie można było dodać już ani ująć. A ja, ponieważ jestem sam grafikiem, to jestem zauroczony, bo wcześniej nie widziałem monotypii. Troszkę znam tą technikę, która to jest dużo właśnie ta wrażliwość, delikatność Andrzeja jest widoczna w tych monotypiach, bo papier jest delikatny, ta farba drukarska też, ale on zrobił tą monotypię, przyznam szczerze, że nie widziałem takiej, bo one są jakby lawowane tuszem, a nie monotypią. Ta delikatność, nawet miejscami ten papier pofałdowany, kiedy widzimy fakturę, a dla rzeźbiarza faktura jest jeszcze czymś ważnym, ale ta oszczędność i w monotypii, i w rzeźbie jest spójna, bo te rzeźby, które głowy są tam, sam fakt znalezienia takiego kamienia, który jest ten właśnie w tym momencie. I wujem, który był, dla mnie było nawet ważniejsze, że był w partyzance. Dopiero później zacząłem doceniać to, że był artystą. I no, w jakiś sposób był wzorem dla mnie. Wzorem męskości i no, takiego miałem poczucie, że mam takie, wuja, no może za dużo powiedzieć bohatera, ale w każdym razie taki, który walczył z Niemcami. Takie są moje refleksje, kiedy oglądałam wszystkie jego prace, że na przykład jego losy wojenne, rzeźba Ponurego, to też jest wyraz więzi, przyjaźni, prawda, tego okresu II wojny światowej, kiedy był partyzantem, też mi o tym opowiadał i to też naznaczyło jego twórczość. Później słynny pomnik Kościuszkowców, który dla Andrzeja był wyrazem niemożności żołnierzy, którzy nie zdążyli do armii Andersa, niemożności dołączenia do walczącej Warszawy, do powstańców. No i właśnie pomnik Kościuszkowców, właśnie to był taki może zwrotny punkt, kiedy Andrzej właśnie rzeźbił, robił te małe formy rzeźbiarskie, robił akty. I był konkurs na Kościuszkowce. I Andrzej uważał, że ci ludzie powinni mieć pomnik. Bo oni naprawdę, no to był ich tragiczny los. Tam na tej okrutnej ziemi byli kilka lat. Jak się okazało, że mogą wrócić do Polski, czy walczyć o Polskę, czy walczyć o Warszawę. Więc zgłaszali się. Ci, którzy zdążyli do Andersa, byli u Andersa. Nie wszyscy zdążyli. No i okazało się, że musieli, ale za wszelką cenę chcieli się stamtąd wydostać. No i trafili do Berlinga. Więc Andrzej uważał, że absolutnie ci ludzie powinni mieć pomnik. A odlewany był w zakładach Nowotki, Kościuszkowiec. I właśnie Andrzej mi opowiadał, że początkowo ci robotnicy, no bo tam mnóstwo osób było przy tym zaangażowanych, byli niechętni temu pomnikowi. No to i propaganda, i no, wszystko na to wpływało. Ale Andrzej z nimi rozmawiał, tłumaczył, dlaczego on brał udział w konkursie, dlaczego trzeba tym ludziom postawić pomnik, żeby to zostało w historii. I kiedy, jak właśnie też w albumie jest ta
podróż spiżowego giganta, kiedy w nocy był pomnik przywożony, ruch był całkowicie wyłączony, bo to przecież ogromna praca. Robotnicy zatknęli na tej dłoni wyciągniętej biało-czerwone goździki w nagrodę Andrzejowi po prostu. Już rozumieli, o co chodzi, o co mu chodziło w tym pokazaniu tego pomnika. Rozmawialiśmy o sztuce, o historii. Właściwie tutaj był wątek pomnika Armii Krajowej, czy pomnik Ponurego, prawda, kościuszkowców. No to są takie wątki zaczerpnięte z historii, w której Andrzej jednak brał czynny udział, historii Polski. A akty z kolei były dla mnie jego odsłoną, no niezwykle taką subtelną, ale też i cielesną, i taką efemeryczną, no zupełnie taką bardzo sensualną. Więc Andrzej w każdej pracy zostawiał bardzo przemyślany wizerunek pracy, która ma powstać, jego przemyśleń. Więc tak naprawdę tych prac nie ma w ilości multiplikacyjnej, on ich nie multiplikował. Jeżeli o czymś myślał i z czymś się mierzył, no to powstawało dzieło czy praca, która po prostu ujmowała w jakiś sposób temat, który go inspirował. Więc, ale też są monotypie, są świetne rysunki z podróży z Basią Pszczółkowską, Kasten po Azji Centralnej. Wtedy, kiedy jeszcze mało się jeździło, oni jeździli na wschód, do Samarkandy, Buchary. I te wszystkie, z tych wszystkich wypraw przewozili, wtedy jeszcze były slajdy kolorowe i przywozili slajdy. I też dla mnie to było szalenie ciekawe, bo kiedy podróżowanie po świecie jeszcze było mało możliwe i rozpowszechnione, no to on był przywoził taki oddech dalekich podróży, być może później dlatego pod tego wpływem tego ja się w wieku już lat 50 kilku zacząłem żeglować i no, przeżeglowałem spory kawał świata, nie tylko Europy. Trzeba pamiętać, że album udało nam się wydać w setną rocznicę urodzin Andrzeja. Tak się akurat złożyło. Ja akurat najbliższy, czy kontakt to może złe słowo, ale najbliżej Andrzeja byłem w ostatnich latach jego życia. Wdzięczny jestem losowi, że akurat w tym momencie, kiedy, no, muszę to powiedzieć, potrzebował pomocy, mogłem przy nim być. Ta sprawa naszej relacji niełatwej, bo wówczas Andrzej był już bardzo chory i niełatwy był, bardzo utrudniony był z nim kontakt, jakoś jest dla mnie szczególnie cenna. Ja jestem bardzo dumny z tego, że ten album powstał i że udało nam się oddać w albumie to, co najważniejsze i w twórczości Andrzeja, i w tym, jakim Andrzej Kasten był człowiekiem. Ja mam takie odczucie, więc no mówię, naprawdę chyba dobra robota z tym albumem. Nie widzę nawet miejsca na takie pytanie, że to było 30 lat temu czy 40. To jest praca, to są prace, to jest wystawa, która jest po prostu aktualna i to jest, ona jest po prostu cały czas aktualna. Wchodzimy i nie mamy poczucia, że to była praca. To może być praca równie dobrze wykonana 50 lat temu, inspirowana kubizmem na przykład, czy abstrakcjonizmem, czy jakimś innym nurtem, czy naszym, czy Brancusiem, ale to równie dobrze może zrobić artysta, który żyje i cały czas tworzy, jest aktywny teraz. Więc to jest niesamowite, że sztuka Andrzeja Kastena jest po prostu teraźniejsza, no jest bardzo, bardzo współczesna. To jest niesamowite, że ona
po prostu tu i teraz. To jest niesamowite, że Andrzej jest cały czas tu i teraz. W swojej twórczości i też w pamięci, w sercach naszych.